List Jakuba, pierwszy rozdział, 23 do 24 wersetu. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Tak, jest coś takiego jak zwierciadło Słowa Bożego. I tu posłużę się pewnym opowiadaniem pewnej pani, która o sobie tak opisała to wydarzenie. Jestem spóźniona, szybko zakładam kurtkę, gdzie są moje kluczyki do samochodu. Szybki przegląd w lustrze i wychodzę z domu. List Jakuba porównuje słuchanie Słowa Bożego bez wprowadzania go w życie do szybkiego spojrzenia w lustro. To jasne, musimy spojrzeć w lustro, jeśli chcemy wiedzieć, jak wyglądamy. Podobnie musimy najpierw przeczytać Biblię, inaczej nie wiemy, kim jesteśmy. Bez lustra Słowa Bożego nie jesteśmy w stanie rozpoznać samego siebie. Nawet poprzez najdokładniejszą introspekcję, spojrzenie do siebie wewnątrz. Przede wszystkim rozpoznamy w tym procesie swój grzech, gdyż Biblia stawia nas w Bożym świetle. Nie jest Bożym celem, by wpędzić nas w rozpacz, ale spowodować, abyśmy zauważyli i zrozumieli, że Bóg nas kocha i chce nas zbawić. Jeśli znamy Jezusa jako swojego Zbawiciela i chcemy z Nim żyć, to poświęcajmy czas i uwagę swojej Biblii. Tylko wtedy, gdy będziemy chcieli słuchać Boga i będziemy Mu posłuszni, doświadczymy, że moc Słowa Bożego nas zachowuje i zmienia. Na koniec całkiem przyziemne pytanie warto sobie zadać. Co zabiera mi więcej czasu i uwagi? Patrzenie w lustro? Czy czytanie Biblii? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli umrzesz bez uwierzenia Panu Jezusowi, to będziesz na wieki zgubiony.